skraci. To jeszcze do krzyża samego. Gdzie nie masz skraci? Zaci się parami. Filmy kolejne. No, wydarzenie, które jest raz w roku tylko. Powtarzamy to, bo w zeszłym roku ten orszak okazał się wielkim sukcesem. Wielu ludzi przyszło. To jest, też jest jakaś alternatywa dla tego Halloween, święta pogańskiego. My chrześcijanie wierzymy w świętych obcowanie. Dla nas tajemnica śmierci nie jest związana z jakimiś marami, z jakimiś duchami, nie wiem, strachem. My wierzymy w Chrystusa, który jest naszym życiem i zmartwychwstaniem. No niestety można powiedzieć, że generalnie w Polsce ludzie podchodzą do święta Wszystkich Świętych nie w odpowiedni sposób. Dzień Wszystkich Świętych jest dniem ogromnej radości. Człowiek jest powołany do bycia świętym, świętość jest czymś naturalnym i każdy z nas jest powołany do tego, by z Chrystusem potem po śmierci być w niebie. A więc powinniśmy być radośni, że idziemy do nieba. Natomiast w polskiej tradycji ten dzień jest związany także z odwiedzaniem cmentarzy, co z kolei powoduje, że no, wzbudza się gdzieś refleksja o śmierci, refleksja nad życiem i stąd może pomieszanie i poplątanie. My dzisiaj w Wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych wychodzimy na ulicę przebrani za świętych, z Chrystusem, po to, żeby pokazać całemu światu, że my się nie boimy śmierci, że śmierć jest czymś tak naturalnym jak płacz, jak to, że chce nam się jeść, że chcemy pić. Śmierć jest po prostu czymś, co nas wszystkich czeka, ale co nas doprowadzi do nieba. Moglibyśmy ten orszak celebrować tylko w kościele, a my właśnie po mszy świętej wychodzimy na ulicę w takim radosnym korowodzie. Będą śpiewy, będą tańce, ludzie będą poprzebierani za swoich ulubionych świętych, za swoich patronów, może za świętych, którym bardzo wiele zawdzięczają, bo za ich przyczyną się modlili. Mam nadzieję, że będzie jakiś Jan Paweł II, że może będzie święty Franciszek. Z pewnością pojawi się też święty Mikołaj, bo taki święty, którego wszyscy kochamy. I myślę, że to będzie okazja do tego, by w takim radosnym, a przede wszystkim głośnym okrzyku zachęcić innych. Niech zobaczą, że my, chrześcijanie, nie jesteśmy ludźmi smutku. My, chrześcijanie, nie jesteśmy ludźmi jakimiś przygnębionymi. My się cieszymy swoją wiarą i tą wiarę także chcemy wynosić poza mury świątyni. Pomysł na drugą edycję tego święta zrodził się zaraz po pierwszym wydarzeniu. Zauważyliśmy, że ludzie bardzo radośnie chcą uczestniczyć w korowodzie, w tym orszaku świętych. Wielu pytało, nawet w czasie wakacji, czy na początku roku szkolnego, czy będzie taka uroczystość, bo chcieli już sobie zaplanować strój, może chcieli zaplanować sobie czas wolny. Wiadomo, teraz ludzie wyjeżdżają na uroczystości Wszystkich Świętych w różne miejsca kraju i za granicę. No i tutaj właśnie ludzie mówią, czy będzie? Ja mówię, oczywiście będzie. Już żeśmy z księżmi tutaj z całego dekanatu, nawet nie tylko z naszego dekanatu kędzierzyńskiego, ale z dekanatu kozielskiego, bo to jest jakby obopólna uroczystość dwóch całego miasta, jednocześnie dwóch dekanatów, zdecydowali, że będziemy kontynuować. Skoro jest takie pragnienie, to trzeba iść za ciosem. Chodzi o to, żeby ożywić całe miasto. W zeszłym roku na Piasty to była długa droga, było zimno, no każdy z nas pamięta jeszcze ten chłód, ale doszliśmy, dzięki Bogu, do celu. W tym roku idziemy do Śródmieścia, do kościoła świętego Mikołaja, który jest, można powiedzieć, takim centralnym kościołem w naszym mieście, bardzo starym też i tutaj bardzo blisko Pogorzelca. Za rok, daj Panie Boże, może Kłodnica, może Koźle, daj Panie Boże, no, żeby nam wyszło, no oczywiście pogoda też musi być, bo jeśli jest zimno, jest mroźno, no, to trzeba też dostosować te warunki do tego, żeby ludzi nie zniechęcić.